Drodzy członkowie rodziny salwatoriańskiej, serdeczne pozdrowienia, pełne radości i wdzięczności dla was wszystkich, którzy obchodzicie rok dziękczynienia za beatyfikację waszego założyciela, ojca Franciszka Jordana. Ufam, że uznanie świadectwa świętości apostolskiej błogosławionego Franciszka Jordana stanie się wydarzeniem łaski dla was i dla całego Kościoła, w którym jesteście obecni jako gorliwi apostołowie. Nie zapominajcie, że duchowe dziedzictwo błogosławionego Franciszka Jordana wyznacza drogę do naśladowania Jezusa Chrystusa. Autentyczny sposób przeżywania wiary buduje Kościół otwartych drzwi, a nie zamknięty w sobie. Kościół, który przemienia swoje życie przez spotkanie z Panem i zwraca się ku peryferiom świata. Spotkanie z Panem, które odbywa się w słowie, modlitwie i wspólnocie mężczyzn i kobiet. Pozdrawiam wszystkich salwatorianów, zakonników i zakonnice oraz świeckich o najróżniejszych korzeniach i kulturach. Obyście ożywili swoje powołanie do bycia misyjnymi uczniami Chrystusa Zbawiciela, aby objawić wszystkim narodom miłosierne oblicze jedynego prawdziwego Boga wszystkimi sposobami i środkami, jakimi was inspiruje miłość. Idźcie naprzód, zainspirowani świadectwem, które dał wam błogosławiony Franciszek Jordan. Starajcie się zawsze być mężczyznami i kobietami apostołującymi ponad granicami, idąc w komunii ze sobą jako rodzina zakonna i z całym Kościołem, kultywując owocne, twórcze życie zorientowane na ostateczne spotkanie z Panem. Niech Bóg błogosławi w tym roku całą rodzinę salwatoriańską w dziękczynieniu. Niech Maryja, Matka Zbawiciela, opiekuje się wami i towarzyszy wam swoim matczynym spojrzeniem. Idźcie dalej z nadzieją. I proszę, nie zapomnijcie modlić się za mnie. Dziękuję. Gracias.